Od 5 lipca z najnowocześniejszej bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Polsce mogą korzystać ratownicy funkcjonujący w ramach śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w Sanoku. Mamy całkowicie wyremontowane i wybudowane nowe budynki. Ten oto hangar, który jest ogrzewany, poprzedni nie był ogrzewany. Mamy platformę, na której śmigłowiec wyjeżdża z hangaru. Mamy bramę elektryczną odsuwaną. Mamy wybetonowany plac i otoczenie budynku. Przedtem to były płyty, było nierówno, teraz jest wszystko eleganckie oznaczone. Od powrotu lotniczego pogotowia ratunkowego do Sanoka na terenie bazy trwają prace porządkowe. Pracujemy tutaj cały czas, żeby uporządkować troszeczkę nasze wnętrza pomieszczeń. Mamy nowe meble, mamy nowy sprzęt, więc musimy je ładnie rozmieścić, musimy opisać. Troszeczkę koliduje to z pracą w Chemsie, bo trzeba pracować, trzeba lata. Zwłaszcza, że trwają wakacje, a dla lotniczego pogotowia ratunkowego to czas wytężonej pracy. Mamy bardzo dużo wylotów w okresie wakacji, głównie w rejon górski. Również są to loty typowe do miejscowości tutaj ościennych. Zdarzają się również loty, tak jak wczoraj na przykład, do miejscowości pod Nowym Sączem. Pacjent został przetransportowany do szpitala w Krakowie. Warto dodać, że nowa baza lotniczego pogotowia ratunkowego poza estetyką podnosi również bezpieczeństwo pracy zarówno dla ratowników, jak i dla osób postronnych, którzy nie tak dawno spacerując wzdłuż SAN-u mogli podejść pod sam helikopter. Przede wszystkim niebezpieczeństwo dla osób postronnych, które wcześniej mogły sobie tutaj śmiało wejść, bo nie był teren ogrodzony. W tym momencie mamy piękne ogrodzenie naokoło bazy, mamy bramę szczelnie zamkniętą, mamy cały teren monitorowany. Naokoło wszystkich budynków są kamery i na bieżąco mamy podgląd na monitorach i wiemy, kto w danym momencie się znajduje ewentualnie na terenie bazy. Sanocka filia lotniczego pogotowia ratunkowego doczekała się także lądowiska z prawdziwego zdarzenia. W warunkach złej widoczności, złej pogody lub w nocy po włączeniu oświetlenia na lądowisku pilot może bezpiecznie podejść do lądowania, przyziemić na odpowiedniej wysokości nad lądowiskiem i przemieścić się już na docelowe miejsce postoju. Takie lampy pozwalają prowadzić śmigłowiec po określonej ścieżce i na określonej wysokości i w określonym pasie. Powstanie nowej bazy lotniczego pogotowia ratunkowego to koszt oscylujący wokół 6 milionów złotych, ale co do tej inwestycji, nikt nie ma wątpliwości, że szybko się ona zwróci.